Ostatnią tonę węgla wydobyto tam w maju 2015 roku. Przez kolejne lata trwała likwidacja zakładu, ale później pozostałe po KWK Kazimierz Juliusz budynki i poprzemysłowy teren przejęło miasto. O tym, jaka przyszłość czeka ostatnią działającą do niedawna w Zagłębiu Dąbrowskim kopalnię węgla kamiennego, poinformował dziś Sosnowiec. Szczegóły w materiale Fatimy Orlińskiej. Dawna kopalnia węgla kamiennego Kazimierz Juliusz w Sosnowcu dostanie drugie życie. Zarówno budynek główny, tak zwany BHP, jak i tereny wokół i szyb kopalniany przejdą rewitalizację. Powstanie tam m.in. żłobek miejski dla około 60 dzieci i przeniesione zostaną dwa przedszkola z najbliższej okolicy. Funkcja społeczna nie będzie jednak jedyną, jaką ma spełniać przestrzeń dawnej kopalni Kazimierz Juliusz. Druga, inkubator przedsiębiorczości i trzecia, o czym pani architekt wspomniała, również ta część komercyjna, ale też przestrzenie na gastronomię. To jest niezwykle istotne. Zwyczajnie chcemy, żeby było to miejsce, do którego się przychodzi nie raz w roku, jeśli mamy tutaj na myśli tą część komercyjną, bo rozumiem, że dzieci, no to wiadomo, że będziemy przeprowadzać codziennie prawie, no ale żebyśmy tutaj mogli też spędzić troszkę tego wolnego czasu. W środę miasto podpisało umowę z architektem na wykonanie dokumentacji projektowej. Ta powstać ma w ciągu 12 miesięcy, a jej koszt to prawie 900 tysięcy złotych. Do zagospodarowania jest prawie 8 tysięcy metrów kwadratowych przy ulicy Ogrodowej wraz z wieżą wyciągową. Na niej znajdzie się taras widokowy, a kompleks budynków ma powstać w oparciu o ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania technologiczne. Na pewno takie rozwiązania, zarówno jeżeli chodzi o oszczędność wody, czy oszczędność zużywanej energii, na pewno będą realizowane. Na pewno będziemy też dbać o to, żeby ta zieleń, która jest wokół budynku, była wyeksponowana, podkreślona. Może zwiększymy ilość tej zieleni, która jest, po to, żeby ta przestrzeń była jak najbardziej atrakcyjna i żeby stwarzała przestrzeń do życia i rekreacji mieszkańców. Którzy mówili, że właśnie żłobek w dzielnicach Kazimierz i Juliusz jest potrzebny. Rewitalizacja ma przebiegać w konsultacji z gminnym konserwatorem zabytków, a cała inwestycja znajduje się na liście przedsięwzięć priorytetowych województwa śląskiego planowanych do uwzględnienia w unijnym dofinansowaniu. Te dwa oddziały przedszkola znajdują się w budynkach technicznie niezbyt dobrych, że tak to ujmę. Oprócz tego jedno bodajże jest... nie jest w ogóle w budynku własności gminy. W związku z czym, ponieważ ten budynek główny, długi, tak naprawdę składa się z dwóch budynków, tylko jest to połączone, natomiast jest dylatacja, od razu padł pomysł na to, aby te przedszkola przenieść w jedno miejsce tutaj, także pozwala na to i powierzchnia, do zagospodarowania. I takie były plany od początku. Jak podkreśla architekt, w projekcie najważniejsze będzie uwzględnienie i zachowanie charakteru dawnej kopalni. Oznacza to odnowienie i pozostawienie elementów charakterystycznych dla tego miejsca.